dnia. Moim i Państwa gościem jest Konrad Gałka, nauczyciel informatyki oraz przedmiotów technicznych, który ma wyjątkową pasję. Mianowicie tworzy filmy o tematyce historycznej i publikuje je w internecie. Witam Pana serdecznie. Witam serdecznie słuchaczy Radia Rekord. Jak to się dzieje, że informatyk zainteresował się tematyką historyczną? Dokładnie pierwszy film zrobiłem 11 listopada 2008 roku. I powiem może dlaczego. Było to Święto Niepodległości. I tak zastanawiałem się, w jaki sposób można uczcić to święto. Pomyślałem sobie, że tak, no można iść do kościoła, można iść pod pomnik tutaj czynu legionowego. Postanowiłem w inny sposób. Robiłem wcześniej filmy turystyczne i postanowiłem, że mogę zrobić właśnie pierwszy raz taki film poświęcony właśnie legionom Józefa Piłsudskiego i w ten sposób uczcić 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodziliśmy kilka lat temu. Od tamtej pory nakręcił Pan już około 100 filmów o tematyce historycznej. Jakich konkretnie wydarzeń dotyczą? Bardzo różnych. Takim drugim filmem był film o rotmistrzu Pileckim w postaci wielkiej. Byłem pod wrażeniem tej osoby. Kolejnym, następnym filmem był film o generale Nilu. I byłem pod dużym wrażeniem tych postaci. Dla mnie, mimo że nie jestem właśnie historykiem, to w ten sposób jakby te małe, drobne sukcesy, ponieważ dużo ludzi zaczęło oglądać moje filmy, dopingowały mnie do robienia kolejnych filmów i tak to po prostu po kolei szło. Zacząłem robić kolejne filmy. Czy pasja odkrywania przeszłości wystarczy, żeby opowiadać o historii za pomocą obrazów? Pańskie filmy zapewne oglądali także zawodowi historycy. Jak ta twórczość została przyjęta z jednej strony przez profesjonalistów, a z drugiej przez pańskich przyjaciół czy znajomych? Raczej większość ludzi gratulowało mi. Miałem drobne nieraz uwagi. Na przykład w filmie o dywizjonie 303, tam chodziło o pilota Stanisława Skalskiego. Natomiast zdarzało się, że te moje filmy oglądali historycy zawodowi, w tym m.in. profesor Siemaszko. Gratulowali mi, tak naprawdę życzyli, że robię fajne rzeczy. Zwracali uwagę na niektóre elementy, które mógłbym bardziej właśnie uwypuklić albo uściślić. Pańskie filmy to przede wszystkim pasja, obrazy te żyją w internecie. Jakim zainteresowaniem cieszą się wśród internautów? Muszę powiedzieć, że jak na tematykę, która nie jest aż taką bardzo popularną, moje filmy historyczne cieszą się bardzo dużą popularnością. Film o legionach Józefa Piłsudskiego obejrzało około 200 tysięcy osób, natomiast łącznie wszystkie moje filmy, których mam ponad 100, obejrzało ponad 2 miliony ludzi. To bardzo duży sukces. Czy miał on przełożenie na jakieś większe zainteresowanie, czy wręcz nominacje do nagród? Tak, prowadzę też swoją taką telewizję internetową i w ubiegłym roku byłem nominowany poprzez internautów właśnie do nagrody. No niestety nie zdobyłem głównej nagrody, ale byłem nominowany. Pańskie filmy mogliśmy oglądać podczas bardzo popularnej w Radomiu imprezy o tematyce historycznej. Mam na myśli Uliczkę Tradycji. Proszę o tym opowiedzieć. Dokładnie. Miasto Radom sprowadziło tutaj Fotoplastikon i podczas Uliczki Tradycji moje filmy historyczne były wyświetlane w Fotoplastikonie i też muszę powiedzieć, że było bardzo duże zainteresowanie, z czego byłem bardzo dumny, że radomianie oglądają właśnie w Fotoplastikonie moje filmy. A te filmy można oglądać na pańskiej stronie internetowej. Obecnie ta strona jest poświęcona przede wszystkim wydarzeniom radomskiego czerwca. Dlaczego właśnie tej tematyce poświęca pan ostatnio najwięcej uwagi? Znaczy ja pamiętam radomski czerwiec, będąc małym dzieckiem, właśnie mając 10 lat. Jeszcze pamiętam do tej pory, jak miałem łzy w oczach ze względu na ten gaz, który był w powietrzu. Ja już od 3 lat prowadzę stronę w radomskim czerwcu. Już 33. rocznicę radomskiego czerwca, czyli 2 lata temu, zbierałem zdjęcia, zacząłem czytać, interesować. Przypomniałem sobie nawet te rzeczy właśnie z dzieciństwa. No i teraz jest 35. rocznica radomskiego czerwca, więc postanowiłem zająć się tym jeszcze bardziej poważnie. Na tejże stronie internetowej, ale także na innych portalach można zobaczyć filmy na temat księdza Kotlarza. Pamięta pan ten moment, kiedy pan po raz pierwszy usłyszał o postaci księdza Kotlarza? Znaczy czytając już kilka lat temu, czytając, zbierając informacje na temat radomskiego czerwca, trudno było pominąć postać księdza Romana Kotlarza, postaci właśnie bardzo heroicznej i odważnej, która miała odwagę. Właśnie stąd tytuł mojego jednego z filmu o księdzu Kotlarzu, Buntownik w sutannie. Właśnie miał odwagę stanąć po stronie skrzywdzonych robotników Radomsk. Drugi film mój, który zrobiłem o księdzu Kotlarzu, to jest tytuł tego filmu Tęcza wśród ludzi. I tutaj wykorzystałem utwór pana Roberta Grudnia, właśnie, który dokładnie ma taki tytuł Tęcza. I tak pomyślałem sobie, że właśnie ksiądz Kotlarz był taką tęczą,
tęczą właśnie łączącą, tak ksiądz Kotlarz łączył ze sobą ludzi. Wiem to, ponieważ rozmawiałem z wieloma świadkami, którzy pamiętają jeszcze księdza Kotlarza. No właśnie, te filmy to montaż obrazu i muzyki. Obrazu, czyli fotografii. Fotografii niejednokrotnie unikalnych, obrazujących działalność księdza Kotlarza, jego życie, jego dzieciństwo, jego młodość, ale także tych bardzo dramatycznych, zrobionych już po śmierci kapłana. Proszę powiedzieć, czy trudno było zdobyć tak bogaty zbiór fotografii? Tutaj taki nastąpił zbieg okoliczności, ponieważ przez mojego kolegę poznałem pana Roberta Grudnia. Nawiązaliśmy współpracę, z czego jestem bardzo dumny. I pan Robert Grudzień postać księdza Kotlarza też dobrze znał i przyniósł mi wiele zdjęć. Oczywiście przeczytałem inne materiały, książkę, ale tak jak podkreślam, pan Robert Grudzień przyniósł mi bardzo dużo zdjęć z takich prywatnych źródeł księdza Romana Kotlarza i wykorzystałem je właśnie w filmie. Oba filmy ilustrowane są także muzyką Roberta Grudnia, bardzo sugestywną i bardzo dobrze komponującą się z tą tematyką. Czy trudno znanego muzyka było namówić na to, ażeby udostępnił swoje utwory do tych produkcji? Znaczy, tak jak powiedział pan Robert Grudzień, że on lubi ludzi takich właśnie pozytywnie nakręconych, którzy mają jakąś pasję. Pan Robert Grudzień chętnie zgodził się. Oczywiście było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo wiedziałem, że muszę jednak, wykorzystując muzykę, było nie było znanego właśnie kompozytora i muzyka Roberta Grudnia, muszę stanąć na wysokości zadania. Pan Robert Grudzień był pierwszym recenzentem tego mojego filmu i wydał pozytywną opinię, z czego byłem bardzo zadowolony. I tak nawiązała się pewna współpraca. Efekty tej współpracy będziemy mogli zobaczyć 26 czerwca. Będzie to wspólny koncert. Proszę o nim opowiedzieć. Tak, 26 czerwca w kościele Ojców Bernardynów pan Robert Grudzień będzie miał koncert swojej płyty Misterium Dźwięku Pamięci Radomskiego czerwca 76 i w trakcie tego koncertu będą wyświetlane trzy tak naprawdę moje filmy. Właśnie dwa dotyczące księdza Romana Kotlarza pod tytułem Tęcza wśród ludzi, buntownik w sutannie oraz drugi film poświęcony Radomskiemu Czerwcowi Powiew. Tytuł zaczerpnąłem właśnie projektu pomnika Macieja Szańkowskiego właśnie Powiew. A zatem zapraszamy. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Radomia. 19:30 Kościół Ojców Bernardynów w Radomiu. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Przypomnę, moim i Państwa gościem był pan Konrad Gałka, nauczyciel w gimnazjum w Wolonowie, nauczyciel, który uczy informatyki i przedmiotów technicznych, a interesuje się historią i tworzy filmy. Dziękuję bardzo za wizytę. Również bardzo dziękuję. A z naszym gościem rozmawiała Anna Drela. Za 14 minut 9:00. Radio Rekord.